Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte przedstawia nam ograniczenia diabła. Tak, diabeł ma ograniczenia. Przede wszystkim diabeł jest aniołem, stworzeniem, a to oznacza, że nie może być w dwóch miejscach w tym samym czasie, tylko w jednym miejscu i też nie wie wszystkiego, tylko może wiedzieć o tym, co jest i co dzieje się w jego najbliższej okolicy. Pod tym względem musi konkretnie pojawić się w danym miejscu, żeby daną rzecz osobiście zobaczyć. A ponieważ otacza się samymi kryminalistami, demonami, jak to powiedział kiedyś pewien przestępca, że otaczają go sami kryminaliści, kłamcy, no to czy on może wierzyć swoim demonom? Przecież jeśli nawet demon mu coś mówi, to jest to upadły duch, upadły anioł. Czy można ufać takiemu? Czy diabeł byłby na tyle głupi, żeby ufać swoim demonom? Więc diabeł ma ograniczenia. I wiele faktów omówiliśmy na temat diabła i warto wziąć pod uwagę to, że trzeba przy dyskusji o walce chrześcijanina z szatanem mieć świadomość, że są pewne zagadnienia, które trzeba jednoznacznie znać. Jedno z takich zagadnień jest takie, czy szatan potrafi czytać w naszych myślach? No nie potrafi. Czy może być wszędzie jednocześnie? No nie może. Czy wie wszystko? No nie wie wszystkiego. Mało tego, aby wiedzieć dużo, to trzeba się uczyć. A to jest rzecz dobra, do której tutaj upadły duch, upadły anioł, jakim jest diabeł, szatan. No, nie przesadzajmy. I niestety wielu ludzi odpowiada wierzących na pytanie, czy szatan potrafi czytać w naszych myślach i odpowiadają tak, no nie potrafi. Albo czy może być wszędzie jednocześnie? No nie może. A także czy wie wszystko? No nie. Istnieją wśród chrześcijan co najmniej dwa powody tego dość powszechnie błędnego przekonania. Jednym z nich jest brak biblijnego zrozumienia tego tematu, a drugim mnogość osobistych porażek w walce z szatanem, które prowadzą do przekonania, że jest on chyba nie do pokonania. Wielu z nas nieświadomie mogło nawet wpaść w taką pułapkę przypisywania diabłu zbyt wielu cech, na przykład trzech atrybutów, które należą jedynie do Boga. Atrybutów, cech, które odróżniają Stwórcę od wszystkich Jego stworzeń. I są to wszechmoc, która oznacza wszelką moc, wszechwiedza, która oznacza wszelkie poznanie i wszechobecność, oznaczająca obecność wszędzie. W Psalmie 139 ujmujący sposób Psalm 139 opisuje dwa z tych trzech atrybutów Boga. Panie, Ty wiesz, Ty rozumiesz, Ty wyznaczasz, Ty znasz wszystko. Czyli Psalm 139 od 1 do 6. Jest to wszechwiedza. Jeśli patrzymy na 8 i 10 werset, jeśli wstąpię do nieba, Ty sam, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. I to jest wszechobecność. Cecha Boga, nie szatana. I także jest wiele miejsc Pisma Świętego opisujących wszechmoc Boga.
Pan Bóg nasz wszechmogący objął panowanie. Objawienie 19, rozdział 6, werset. Moc należy do Boga, psalm 62, 12 werset. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, Mateusza 28, 18. Choć niewątpliwie szatan ma wielką moc, bo jeśli nawet jeden anioł, który w jedną noc zabił 180 tysięcy osób, robi na nas wrażenie, to szatan ma wielką moc, nawet jako upadły anioł. Ma dużą wiedzę, ma możliwość przemieszczania się. Ma on jednak bardzo ścisłe ograniczenia. Jego rozległa sieć potężnych demonów, gdy Pan Jezus był na ziemi, była mu uległa i nadal jest. Szatan ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o ludzkość, i ma ogromną wiedzę na temat natury człowieka. Mimo to nie udało mu się przewidzieć reakcji Joba na nieszczęście. Nie umie czytać w ludzkich myślach. Obecnie porusza się diabeł dość swobodnie jako książę mocy na powietrzu. Ale kiedy zostanie strącony z powietrza, z niebios, nie będzie już dłużej tego robił. On nie jest wszechobecny. Księga Joba to najlepsza ilustracja ograniczeń szatana. Nie mógł dotknąć on majątku Joba, rodziny ani jego osoby, dopóki Bóg mu na to nie pozwolił. I rzeczywiście zdawał sobie sprawę ze swych ograniczeń, wymawiając Bogu: czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Tak jest księga Joba, pierwszy rozdział, 10 werset. Także jest powiedziane, że diabeł wędrował po ziemi. Wędrował, to nie są duże prędkości, choć oczywiście możemy sobie wyobrazić, że może osiągać duże prędkości. Możemy się cieszyć, że w stosunku do nas szatan napotyka na takie same ograniczenia. Choć możemy do końca ich nie rozpoznawać, Bóg pozwala tylko na taką ingerencję szatana w naszym życiu, która służy naszemu dobru, naszemu oczyszczeniu, a w efekcie chwale Bożej. Przypomnij sobie to, co jest powiedziane o Jobie na początku jego księgi. Był on nienaganny, prawy, bojący się Boga i unikający złego, a jednak w zasadzie nieświadomy Bożych dróg i tego, że bazuje na swojej własnej sprawiedliwości. Z pewnością po tych wszystkich złośliwych atakach szatana, wspomaganych oskarżeniami tzw. przyjaciół, które złamały jego własną dumę i zbudowały bliską zażyłość z Bogiem, której przedtem nie znał, jego postać wydaje się jeszcze piękniejsza, to znaczy Hioba postać. Podobnie dopiero w wieczności okaże się, jaki ogromny postęp duchowy dokonał się w życiu wielu dzieci Bożych, dlatego że Bóg czasami pozwalał szatanowi, fałszywym braciom kierowanym przez szatana, czy też innym wpływom diabelskim, na ingerowanie w ich życie. I tutaj pewien młody człowiek z Maroka, z marokańskiego małżeństwa, które służyło Panu w Hiszpanii, Panu Jezusowi Chrystusowi w Hiszpanii, i to małżeństwo nawróciło się do Chrystusa z mahometanizmu, to opowiadał ten młody człowiek, to jeśli chodziło o żonę, to z Biblią i Chrystusem zainteresowała się wtedy, gdy zaczęła czytać książkę, która była przeciwko Biblii. Ciekawe. Różnorakie działania szatana w jej życiu w zadziwiający sposób potęgowały w niej pragnienie prawdziwego i żywego Boga. Szatan z pewnością działał, ale tylko w ograniczonym zakresie, dozwolonym przez Boga zakresie, który w efekcie zawsze zaowocuje ostateczną chwałą dla Bożego imienia. Więc diabeł ma ograniczenia. I diabeł trafi kiedyś do jeziora ognia i siarki, gdzie będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. On będzie skazanym na wieczne potępienie, na wieczne męki i tortury. A ty, czy gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś? Do nieba, na które nie zasłużyłeś?
czy do piekła, na które zasłużyłeś, czy do piekła, do jeziora ognia i siarki, na które zasłużyłeś, bo jeśli choć raz zgrzeszyłeś, to nie zasłużyłeś na niebo, tylko na piekło. Więc uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony, inaczej trafisz do jeziora ognia i siarki razem z diabłem. Dlatego uwierz Pana Jezusa, wtedy trafisz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. To chyba uczciwy interes, jeśli można tak powiedzieć. Użyłem słowa interes, dlatego że Pan Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się, i jest to takie słowo, które znaczyło w księgowości, zapłacono w pełni. I to znaczy, że Pan Jezus na krzyżu umierając w 3 godzinach ciemności, biorąc na siebie krzyż, na siebie grzech, stając się grzechem za nas, to jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Pan Jezus powiedział, wykonało się, zapłacone w pełni, to to oznacza, że wszystkie kwestie dłużne związane z Twoimi grzechami zostały już uregulowane. Uwierz zatem w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Niech Bóg Ci błogosławi.